Informujemy, że z powodu robót torowych na odcinku Lublin-Nałęczów przewóz podróżnych realizowany jest autobusem komunikacji zastępczej na podstawie ważnego biletu kolejowego. Za utrudnienia w podróży przepraszamy. Informujemy, że z powodu robót torowych na odcinku Lublin-Nałęczów przewóz podróżnych realizowany jest autobusem komunikacji zastępczej na podstawie ważnego biletu kolejowego. Za utrudnienia w podróży przepraszamy. Szanowni Państwo, informujemy, że na terenie całej stacji obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu. Szanowni Państwo, przypominamy o niepozostawianiu bagażu bez nadzoru. Ze względów bezpieczeństwa każdy taki bagaż może zostać usunięty i zniszczony na koszt właściciela. Dla swojego bezpieczeństwa, jeśli widzisz porzucony bagaż lub jesteś świadkiem podejrzanego zachowania, powiadom Straż Ochrony Kolei telefon 22 474 00 00. Pociąg TLK Mierzeja ze stacji Rzeszów Główny, Nałęczów i Lublin do stacji Helikon Obrzeg, przez stację Łuków, Siedlce, Mińsk Mazowiecki, Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Łowicz Główny, Kutno, Toruń Główny, Tczew, Gdańsk Główny, Sopot, Gdynia Główna wyjdzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Pociąg TLK Mierzeja ze stacji Rzeszów Główny, Nałęczów i Lublin do stacji Helikon Obrzeg, przez stację Łuków, Siedlce, Mińsk Mazowiecki, Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia, Łowicz Główny, Kutno, Toruń Główny, Tczew, Gdańsk Główny, Sopot, Gdynia Główna wyjdzie na tor pierwszy przy peronie drugim. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc. Wagony numer 30, 11, 12 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 13, 14, 15, 16 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 17, 18, 40 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 15. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Ze stacji Warszawa Wschodnia do stacji Kijów Poselski i Nałęczów planowy przejazd o godzinie 19.17 z przyczyn niewyraźnych z PKP po stacji kolejowej.